echa wykładu byłego prezydenta. On sam, nie do końca trzeźwe wystąpienie, obraca w żart, jego koledzy również, i ogłaszają: Kwaśniewski kandydatem na premiera. Alternatywą dla Jarosława Kaczyńskiego i PiS-u jest Lis i Aleksander Kwaśniewski. Człowiek, który wykiwał tylu swoich kolegów, musi wypić. Wytłumaczył to 10 kieliszkami wina. To jest jakieś wytłumaczenie. Wprowadzanie Ukrainy do struktur europejskich wymaga niemałego zdrowia i poświęcenia. Olek, mordo ty nasza. No nic, nic. O kłopotach Lidu będziemy mówić już za chwilę, a co jeszcze w faktach? Pojedynek na konwencjach. Panie premierze, co 13 grudnia robił pan? I w telewizji. Zwracam się do pana premiera Jarosława Kaczyńskiego o podjęcie takiej debaty. Przyjmuję to wyzwanie. Więzienie za zgubiony dowód. W Austrii obrałem zakład. Nie mówię, ja w życiu w Austrii nie był. Uwaga na wirus zmęczenia. Wywołują głównie zakażenia bezobjawowe. Czego to się nie robi w kampanii? Zapraszamy całą politykę tutaj, mamy specjalne instrumenty dla nich. Grzegorz Kajdanowicz, Fakty. Witam Państwa. Na początek Aleksander Kwaśniewski, kandydatem Lidu na premiera. Starannie przygotowywaną prezentację zepsuły echa wykładu, jaki w czwartek pod wpływem alkoholu wygłosił Aleksander Kwaśniewski na Ukrainie. Jako pierwsi pokazywaliśmy fragmenty tego wystąpienia wczoraj w Faktach. Podczas nocnej narady liderzy Lidu przyjęli wariant "nic się nie stało". Aleksander Kwaśniewski obracał sprawę w żart, jego koledzy też. Dariusz Prosiecki. Aleksander Kwaśniewski wiedział, że dziś będzie w centrum zainteresowania, nie tylko na konwencji Lid w Kielcach. Uprzedził pytania dziennikarzy o wykład na Ukrainie. I w swoim wystąpieniu próbował obrócić sytuację w żart. Wprowadzanie Ukrainy do struktur europejskich wymaga niemałego zdrowia i poświęcenia. I nie raz jeszcze trzeba będzie, tak powiem, zaryzykować sobą i własnym zdrowiem. To był cały komentarz byłego prezydenta do sprawy zakrapianego wystąpienia. Nie ma pan żartu, może teraz się nie... Zapraszam na prezydencję. Koledzy z Lidu murem stanęli za swoim liderem, pozostając w konwencji żartu. Olek, mordo ty nasza. Marek Borowski prosił jedynie byłego prezydenta, by do końca kampanii nie jeździł na wschód. Do 21. Żadnych wizyt na Ukrainie i w Rosji. Ciebie oskarżą po francuski savoir vivre. Znaczy, kaketa. To zamieszanie wokół niedyspozycji Aleksandra Kwaśniewskiego na Ukrainie zepsuło nieco jego prezentację jako kandydata na premiera, choć licznie z tego nie wycofał. My chcemy Lidu i Aleksandra Kwaśniewskiego. Udowodnił wielokrotnie, że ma kompetencje, ma doświadczenie i chce dalej pracować dla Polski. Aleksander Kwaśniewski od razu rzucił rękawice premierowi. Wezwał go do debaty na argumenty i programy. Jestem do takiej debaty gotowy w dowolnym terminie. Myślę, że naszym rodakom należy się. Dzisiaj wyzywa się do telewizji. Otóż ja przyjmuję to wyzwanie. Przyjmuję. Na debacie o programie na pewno się jednak nie skończy. Szczególnie, że premier już raz publicznie wypominał zachowanie Aleksandra Kwaśniewskiego w Charkowie. Próbę tłumaczenia, że to kłopot z goleniem, i późniejsze przyznanie się, że rzeczywiście pił alkohol. Alkohol? No oczywiście, no przecież nie wodą sodową. Potem była kolejna wpadka z wywiadem dla Vanity Fair, po którym były prezydent tłumaczył się, dlaczego namawiał Niemców do zaostrzenia polityki wobec Polski. Można by też zapytać, szczególnie dzisiaj, czy pewien typ obyczajów, który obserwowaliśmy za czasów pewnej prezydentury i który trwa po dziś dzień, jak się okazuje, to wschód czy zachód. Zachowanie Kwaśniewskiego partyjni liderzy komentowali dziś na wszystkich konwencjach wyborczych. Także jego wczorajsze tłumaczenie, że jest wolnym człowiekiem i może robić co chce. Wytłumaczył to 10 kieliszkami wina. To jest jakieś wytłumaczenie. To jest jakieś wytłumaczenie dla zachowania, które przynosi wstyd jemu, jego formacji i Polsce. Liderzy Lidu robią dobrą minę do złej gry. Mówią, że nie obawiają się wpływu tej sprawy na wynik wyborów. A jeśli chodzi o zachowanie byłego prezydenta, przyznają, Kwaśniewski to nie ideał. Ludzie wiedzą, że on taki jest, a jednocześnie znają jego walory. Wiedzą, że to jest facet, który reprezentuje Polskę najlepiej ze wszystkich dotychczasowych prezydentów. I żeby nie było, próbują też znaleźć plusy.
Pan prezydent wykazał się bardzo dużą znajomością języka rosyjskiego, perfekcyjną. Aleksander Kwaśniewski może się tłumaczyć, że jest wolnym człowiekiem, że może robić co chce. Coś w tym jest, ale trudno nie zauważyć, że przez 10 lat był prezydentem Polski i każde jego publiczne wystąpienie będzie skrupulatnie oceniane, a szczególnie w kampanii wyborczej. Dariusz Prosiecki, Fakty. Kiedy wybory wygrają Platforma i Lid, będziemy mieli powtórkę z 13 grudnia 81 roku. Taką groźbę usłyszeliśmy wczoraj, a dziś dowiedzieliśmy się, co autor miał na myśli. Premier wyjaśniał i tłumaczył, a Donald Tusk atakował. Mówił o obrażaniu ludzi Solidarności i wezwał Jarosława Kaczyńskiego do publicznej deklaracji, co robił tamtego pamiętnego dnia. Jak dotąd takiej deklaracji się nie doczekaliśmy. Krzysztof Skórzyński. Gdyby Donald Tusk mógł się wczoraj spodziewać oskarżeń, które padną na konwencji PiSu, z pewnością nie mówiłby tylko o autostradach. Dziś to on miał przewagę, do niego należało ostatnie słowo. Co on wypił w Rzeszowie? Co on takiego wypił? I ile? To oczywiście o Jarosławie Kaczyńskim. Co takiego dano mu do posiłku, że mówi takie rzeczy? Można się było spodziewać, że wczorajsza deklaracja premiera nie przejdzie bez echa, że nie będzie łatwo się z niej wytłumaczyć, nawet retoryką wiecu. Jeśli oni zwyciężą, to będzie nowy 13 grudnia 81 roku. PiS